Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości. W związku z doniesieniami medialnymi nasza konferencja prasowa i jej poważne pytania, także działania instytucjonalne zmierzające do wyjaśnienia, czy na blisko dziesięciolecie powstania partii Platformy Obywatelskiej jej zarania nie mieliśmy przypadkiem do czynienia z nielegalnymi działaniami dotyczącymi chociażby wprowadzaniem do finansowania partii politycznych środków pochodzących z prania brudnych pieniędzy. Panie Przewodniczący. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ta sprawa powinna być wyjaśniona. Oczekujemy stanowiska premiera Donalda Tuska, w końcu przewodniczącego, bo również wtedy, kiedy miałoby dochodzić do tych spraw, o których dziś mogliśmy przeczytać w jednym z tygodników. Oczekujemy także, że w sprawie tej zabierze głos prokurator generalny. Dlatego Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości dziś złoży wniosek o powołanie komisji, o obrady Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka poświęcone właśnie w tej sprawie. A więc chcemy, żeby na najbliższym posiedzeniu Sejmu odbyło się posiedzenie komisji, na które zaproszony będzie pan prokurator generalny, pan Seremet oraz były szef CBA Mariusz Kamiński. Uważamy, że poprzez takie posiedzenie, poprzez zajęcie się sprawą można wyjaśnić te wątpliwości, jakie nam się nasuwają. Jak już wcześniej słyszeliśmy, w jednej ze stacji telewizyjnych były szef służb specjalnych mówił, że przy powstaniu PO brali udział właśnie byli funkcjonariusze służb specjalnych. Teraz pojawiają się informacje o tym, że PO mogło być finansowane z nielegalnych źródeł. W kontekście jest mafia pruszkowska, w kontekście są narkotyki. To musi być wyjaśnione. Nie może być tak, że przechodzimy nad tym, jako opinia publiczna, do porządku dziennego. Dlatego złożyliśmy wniosek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Tu bardzo wiele zależy od przewodniczącego tej komisji, bo regulamin stanowi, że na wniosek posłów ta komisja może odbyć się nie później niż 30 dni od daty złożenia. Mamy nadzieję, że przewodniczący komisji, poseł Ryszard Kalisz, jednak zwoła posiedzenie tej komisji już podczas najbliższego posiedzenia Sejmu, które rozpocznie się, przypomnę, w środę. Sprawa jest niezwykle ważna. W tym kontekście również należy zadać pytanie premierowi Tuskowi, jakie były rzeczywiste intencje tego, że na listach PO nie będzie pana Mirosława Drzewieckiego, czyli byłego skarbnika PO. Dziś w jednej ze stacji radiowych znany dziennikarz Newsweeka stwierdził, że to z pana Drzewieckiego zrezygnowano, a nie pan Drzewiecki zrezygnował z kandydowania. To trzeba wyjaśnić, wszystkie okoliczności tej sprawy. To jest niezbędne dla nas wszystkich, dla naszego poczucia sprawiedliwości, demokracji. Dlatego uważamy, że w tej sprawie premier Tusk powinien wypowiedzieć się i to wypowiedzieć się jak najszybciej. Piotr K., pseudonim Broda, to jest człowiek związany z mafią pruszkowską, który uzyskał status w 2010 roku, już po odejściu, po wyrzuceniu ze służby z funkcji szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, przypomnę, zarządów Platformy Obywatelskiej, status świadka koronnego. Status świadka koronnego bardzo mocno uwiarygodnia te zeznania, bo po pierwsze sama prokuratura bada i sprawdza, czy te rewelacje, te informacje są prawdopodobne i w związku z tym rekomenduje sądowi, by taki status został nadany. Później sąd bada, czy zeznania są prawdopodobne i czy taki status może zostać nadany. W 2010 pan Piotr K., pseudonim Broda, związany z mafią pruszkowską, dostał taki status właśnie. Zeznał między innymi, że Mirosław Drzewiecki był pośrednikiem, wtedy kiedy był skarbnikiem Platformy Obywatelskiej, pomiędzy mafią pruszkowską a partią Platforma Obywatelska. Zeznał między innymi, już jako świadek koronny, że pan Mirosław Drzewiecki pomagał wprowadzać do systemu finansowania tej partii Platforma Obywatelska, pieniądze pochodzące
z nielegalnych źródeł, które były, jak to się w skrócie mówi, po prostu wyprane, a następnie wprowadzone do finansowania partii, która dziś rządzi Polską i dziś niedługo będzie obchodzić swoje dziesięciolecie bardzo hucznie w Gdańsku. My byśmy chcieli sprawdzić te wszystkie zeznania, zapytać, co dalej w związku z tą wiedzą, którą posiada pan prokurator Seremet, dzieje się, czy postępowanie w tej sprawie jest nadal prowadzone, jakie dalsze ustalenia poczyniła prokuratura, czy w tej sprawie będą postawione jakiekolwiek zarzuty, bo rzecz dotyczy podstaw polskiej demokracji i związku polityków ze światem przestępczym. Dlatego właśnie domagamy się, jeśli będzie trzeba, zamkniętego posiedzenia Komisji Sprawiedliwości, jeśli będzie trzeba, może być nawet zamknięte posiedzenie plenarne całego Sejmu. Ja przypomnę, że na rewelację pana Kaczmarka takie zamknięte posiedzenie miało miejsce, a tu rzecz dotyczy kardynalnych spraw, czyli powstania partii przy użyciu nielegalnych pieniędzy pochodzących z mafii pruszkowskiej. W związku z tym każda formuła w Sejmie sprawdzenia tych informacji, a więc wysłuchania prokuratora generalnego, prokuratora Seremeta, a także konfrontacje z tym, co napisał w swoich listach były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, pan Mariusz Kamiński, powinno odbyć się jak najszybciej. My w tej chwili wystąpiliśmy do pana prokuratora, pan przewodniczący wystąpił do pana prokuratora Seremeta z listem i pytaniami, które publicznie stawiamy w tej sprawie, ale także złożyliśmy wniosek o Komisji Sprawiedliwości z udziałem pana prokuratora Seremeta i byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego. Jeśli mają państwo jakieś pytania, oczywiście bardzo.